Bill. It's about time. Chyba wszyscy znamy tą kultową reklamę. Za pomocą naprawdę chwytliwego bitu, którego mógł się nauczyć każdy dzieciak, reklamowała ona baton Kinder. Ale nie zwykły baton Kinder, tylko baton na bogato Kinder. Maxi King wyróżniał się tym od innych batonów orzechową posypką oraz pysznym karmelowym nadzieniem, które, no cóż, na 100% jest na pewno nie było prawdziwym karmelem. Dlaczego też reklama chciała oddać to bogactwo? Mamy czarnych w złocie, wille, helikoptery, a sam baton jest nam prezentowany w kuloodpornej terce niczym jakieś klejnoty. Pytanie mam tylko jedno. Kim jest ten cały Maxi King? Czy to raper? Albo szef gangu? Czyli ten karmel ewidentnie nie będący karmelem robiony z jego ofiar? A to biała nadzieja to jest naprawdę kokaina? Jeśli tak, to sekret Maxi Kinga oraz tego czemu samego Kinga i jego świty nie było w nowych reklamach wyjaśniony. Może za bardzo się w to wkręcam. Co mogę powiedzieć po tym, że reklama, podobnie jak jej bohater, gdy chce, siłę ma i nadal jest pamiętana. Maxi King, Maxi King. O rany, to się dobrze zestarzało. PSL pomyślicie, normalna reklama z dziećmi mającymi przygodę. No... No, tylko że reklamuje gumę, która nazywa się tak. Bum bum bumer, super guma, bum bum bumer. to ten śmieszne słowo na starą osobę. Halo, czy to Mae Mae? Tak, mój syn to wielki fan Mae Mae. Chciałbym Mae Mae, koszulkę z Mae Mae, okry bomer, proszę. Dobra, przejdźmy do reszty reklamy. I właściwej treści, bo tutaj jest też dużo do odpakowania. Dzieci odkrywają jakąś... mapę skarbów, nie wiem, wiadomo jaka jakość, to stara reklama. A potem ruszają do lasu, gdzie to śledzi ich ten dziwny człowiek, który dodatkowo się rozciąga i trafiają do jego popiersia w skale, gdzie on częstuje ich gumą. Ale i tak, ta pierwsza reklama Boomera jest mniej dziwna od tej, którą puszczano później, mianowicie reklamy Boomera o dwóch smakach. Oto najnowszy Boomer. W tej reklamie Boomer stoi w jakimś dziwnym worteksie i daje dzieciom gumę za pomocą tych swoich dziwnych rąk. Nie jestem w stanie zbyt wiele powiedzieć o tej reklamie poza tym, że... Rany, cieszę się, że z nią nie dorastałem, bo bym orżnął majty. Jeden boomer, podwójna korzyść. Pamiętacie może to arcydzieło kinematografii, jakim był Alvin i Wiewiórki? To przewspaniałe dzieło, które powinno być zapamiętane na wieki wieków i przekazywane z pokolenia na pokolenie? Mediamarkt pamięta! Pamiętacie jak była ta cała akcja z tym, że miały te reklamy z Eweliną Lisowską? I nikt tych reklam nie lubił, nikomu się nie podobały i Mediamarkt uznał, wiecie co? Wiecie co? Zrobimy lepiej! Zrobili reklamę, która parodiuje Alvina i Wiewiórki. I jest jeszcze bardziej irytująca. Teraz! Dość! Ta reklama nazywa się Śpiewające Chomiki, bo najwidoczniej nie brakuje nam dziwnych reklam z animowanymi zwierzątami, a śpiewają w taki sposób, że czuję się jakby tarka ścierała mi uszy. Ale wiecie co jest najlepsze? To wszystko działa na korzyść Media Expert. Dlaczego? Ponieważ irytujące reklamy, puszczane non-stop w każdej przerwie reklamowej, zwiększają to, że o firmie się mówi. Nieważne jak się mówi, ważne żeby się ogólnie mówiło najwidoczniej, bo... Cóż, w ten sposób nabijana jest tylko, że tak powiem, rozmowność o Mediamarkt. Słyszałeś tą chujową reklamę Media Expert? Słyszałeś te denerwujące chomiki od Media Expert? Ważne, że mówi się o Media Expert. Więc najlepsze, co możemy robić, żeby takie reklamy się już nie pojawiały, to nie dawać im uwagi. A umieściłem tą reklamę tylko tutaj dlatego, żeby was przestrzec przed takimi właśnie irytującymi reklamami, które po prostu... dają twórcom ich więcej uwagi. Co mogę powiedzieć po tym, że nie wypaliło, ale sztuczka sprytna. Media Expert! Włączamy misję serii! Mój rocznik pamięta tą reklamę. Jest ona istnym klasykiem z prostego powodu. Pochodzi z czasów, kiedy kampanie społeczne przeciwko krzywdzeniu dzieci i głównie pedofilii miały jaja i się nie obcyndalały. Myślimy, dzieciak się trochę strasznie bawi lalką, co to może być, może coś w stylu bieda boli, ubezpieczenie czy coś. A potem słyszymy hałas, oczy lalki się otwierają, to nuszenie przestaje i widzimy jak dziecko szybko ze strachem zaczyna ubierać lalkę. Zobaczy, że zaczyna to robić od majtek. A wszystko to w absolutnej ciszy poza samym oddechem dziewczynki. A potem dostajemy tym.
Każdego roku kilka tysięcy dzieci jest molestowanych seksualnie. Zły dotyk boli przez całe życie. Czy to nie jest o niebo lepsze od tych wszystkich komicznych wręcz reklam typu hej, tu Wojtek, albo innych kampanii społecznych tego typu? Ta reklama przede wszystkim jest straszna, jak to zresztą powinny być kampanie o pedofilii. Tylko że chyba pojechali za ostro, bo podobno przez to, że puszczano tę kampanię w dzień, dzieci się nieludzko bały. Później kampanie Zły Dotyk były bardziej lekkie i stonowane i bardziej smutne aniżeli straszne, z hasłami takimi jak dzieci skrzywdzone chcą stać się niewidzialne. I cóż, niestety żadna chyba nie będzie przez to znana jak ta pierwsza. Dlaczego? Ponieważ ta pierwsza zaserwowała nam taki szok, że nie dało się jej wyrzucić z głowy. Każdego roku kilka tysięcy dzieci jest molestowanych seksualnie. Zły dotyk boli przez całe życie. To dziecko dostanie lanie! Myślicie, że teraz reklamy słodyczy są dziwne? Wargor nie ma nic w porównaniu z Nukremą, którą reklamuje nie tylko zwierzak z Mapetów, który wziął się tutaj właściwie z tyłka, ale też dzieciak strzelający sobie w głowę. Jeszcze to hasło na koniec. O Nukremie myślisz? Czasem ci się przyśni. To ty byłeś tym kolesiem na końcu tej reklamy o pedofilii, tak? O Nukremie myślisz? Czasem ci się przyśni. To jest jedna z tych reklam, które wrywają ci się w mózg i nie jesteś w stanie się z nich uwolnić. Dlatego też decydujesz się w końcu kupić Nukremę. Ja lubię na takie reklamy mówić pasożyty. I nie zdziwiłbym się, jakby dzieci w latach 90. kupowały Nukremę tylko ze względu na tą dziwną reklamę z tym dziwnym hasłem. O co chodzi w cholerę z tym dzieciakiem strzelającym sobie w głowę? Może nie dostał Nukremy? Albo co? Wow. O Nukremie myślisz? Czasem ci się przyśni. Nukrema, słodki całus z południa. Warning. Wątpię, czy ktokolwiek to pamięta, bo to serial Lego, jaka w Polsce chyba nie została wypuszczona, ale Znap. Wierzcie lub nie, ale reklamy tej serii stylizowały wywoją w żartobliwy sposób na jakąś infekcję z hasłami takimi jak wszyscy chłopcy zarazili się już Znapem. Infekcję, która sprawia, że oczy ci się świecą. Teraz praktycznie każda reklama Lego to samo. Budowanie zestawu i animacje komputerowej, jakaś gadka o kreatywności, ale dawniej reklamy Lego były bardzo, bardzo dziwne i nieco inne, nie tylko Znap. W latach 90. i trochę później i wcześniej Lego próbowało chwytać się wielu rzeczy, zanim wreszcie postawiło na bionikle, takie jak właśnie Znap. I jedyne, co było dziwniejsze od nich, to same reklamy. Stare reklamy Lego to jakiś dziwny świat, który po prostu sprawia, że chcecie się budować i o ile uważam, że nowe reklamy Lego są okej, a nowe zestawy Lego są moim zdaniem o niebo lepsze od starych, to stare było bardziej ironio, bardziej kreatywne od nowych. Chyba jedynymi seriami Lego, jakie jeszcze miały tego typu niestandardowe fabułki albo po prostu nie były animacjami i budowaniem zestawu w reklamach, były właśnie bionikle. Co mogę powiedzieć poza tym, że fajnie byłoby, jakby Lego wróciło do tych bardziej w cudzysłowie ekscytujących reklam, tylko tak bez przesady. The Snap virus is on the loose. Get ready to catch it. A skoro mowa o latach 80. i 90., to coś, co mnie zastanawia, to to, że wtedy wiele filmów dla dorosłych miało swoje linie zabawek dla dzieci. Tak. Oryginalny Robocop, Terminator, Predator, nawet Obcy. Space Marines, Drake, Ripley, Apone, Bishop, and I'm Hicks, armed with the latest high-tech heavy metal. Chyba tajemnicą poliszynela każdego domu jest to, dla mojej poprzedniej generacji, to, że oglądało się pierwszy raz brutalne filmy akcji właśnie z ojcem. I wierzcie lub nie, ale ta tradycja chyba dalej trwa, bo na przykład uniwersum Warhammera 40 tysięcy. To jest świat, gdzie dosłownie wszystko możecie zabić, nie ma dnia bez rozpierdolu albo opętania. To ma książki dla dzieci! Dla dzieci! Wydaje mi się to zwłaszcza groteskowe w dzisiejszych czasach, kiedy to w kreskówce wydaje mi się nie można nawet krzywo spojrzeć, bo jest ona cenzurowana. Być może po prostu przeceniamy, że tak powiem, wrażliwość dzieciaków i może dzieci nie są aż takie miękkie, za jakie uważamy i w dobie wycinania stędzie postać rzyga, bo dzieci! Warto sobie przypomnieć reklamy takie jak te. RoboCop and the Ultra Police, each sold separately. Jesus. O, to jest ciekawa reklama z Australii. Ateistka je baraniny, czyli mięso, które chyba może jeść każda religia. Nie jest haram, nie jest jakieś zakazane. Jak to pokazują?
rozmawia przy stole podczas jedzenia jej z figurami z różnych religii. Jak bardzo jest to genialne. See that? Jak można się spodziewać, niestety ta reklama spowodowała pewną kontrowersję. Z powodu przedstawienia boga Ganesha z hinduizmu. So, should we address the elephant in the room? Not funny 2,500 years ago, not funny now. Dlaczego? Bo je baraninę, a w hinduizmie Ganesha jest wegetarianinem i... Szczerze moim zdaniem trochę racji tu jest, ale robienie z tego aż tak wielkiej afery to... lekka przesada. Kurwa, rząd Indii nawet zablokował tą reklamę z nakazu w Indiach po protestach i oczywiście rozumiem doczepiać się, że wasz bóg mądrości, który miał być czczony w domu i w świątyniach, jest używany do sprzedawania produktu przez zupełnie inną kulturę, to naprawdę polecałbym taką jedną rzecz, naprawdę nie lubię używać tego słowa, ale this stance to moim zdaniem to, czego potrzeba niektórym. Jakoś to, że w grze komputerowej Smite jest Ganesha i napierdala się z innymi bogami, ludziom nie przeszkadza. Ale pomijając kwestie kontrowersji związanych z wystąpieniem Ganeshy, to jest to chyba jedna z najlepszych reklam mięsa, jakie widziałem i jedna z śmieszniejszych reklam w ogóle. Żadna religia nie jest tutaj ośmiewana, żadna religia nie jest tutaj przedstawiona jako zła, z wyjątkiem Scientologii. Ale ogólnie... A poza tym reklama jest bardzo, jak to się mówi, wholesome. Bardzo fajna. We really should get together more often. It would make the galaxy a better place. Nieustająca pasja tworzenia. O nie, to jedna z tych reklam. Jedna z tych reklam, które stają się słynne przez to, jak nazywa się produkt, jakie reklamują. Jak nazywa się ten? Sekret Unicha. Tak! Co czynisz? O, jak zacznę, trzeba mieszać w prawo. Zobaczcie, ja jestem zbyt dziecinny na to, żeby recenzować reklamę sera z Sekret Unicha. Następne. Sekret Unicha. Grzech nie spróbować. 0700 880. Wielu Polaków kojarzy tą reklamę. Jest to reklama linii telefonicznej 0700 880. Linia ta była po prostu chyba seksem przez telefon, ale reklama nigdy tego nie mówi. To jest najśmieszniejsze w tej reklamie, że jeżeli odpalić ją bez kontekstu, to nie wiadomo, czego to reklama jest. 0700 880 717. Okej, jacyś faceci tańczą, kobiety tańczą. W słowach piosenki nie ma nic sugestywnego. Jedyne, co jest trochę sugestywne, to napis X laski i to zadzwoń teraz. Zadzwoń teraz. Ale poza tym to ta reklama nie sugeruje nic, że to jest jakaś linia telefoniczna, przez którą baba ci stęka do telefonu. Wyobraźcie sobie, jakie jajo by było, jakby jakiś dzieciak w latach 90. czy kiedykolwiek to trwało, po prostu tam zadzwonił, bo myślał, że umówi się przez to z dziewczyną. To dziecko dostanie lanie. Reklama wpada w ucho i nie można jej stamtąd wyjąć, ale najbardziej zastanawia mnie, ilu chłopców padło ofiarą tej pułapki. Zadzwoń teraz. Six masked figures rise against evil and nobody but McDonald's. Fuck yeah, bionikle! Wiecie co teraz dzieci dostają w McDonaldzie? Dostają w McDonaldzie takie plasticzkowe kręciołki, które się rozwalają. A my co mieliśmy? Pieprzone bionikle! Mieliśmy bionikle! Bionikle, którymi możemy rzucać dyskami w siostrę. I które nie mają praktycznie artykulacji i są tylko małe. Ale co z tego, są zajebiste! Tęsknię za czasami, których zabawki z Happy Meala od Lego były fajne. Były to małe zestawiki, które mogłeś sobie złożyć, a nie jakieś barachło. Ta reklama służy mi jako przykład tego, że... Wiem, tak to brzmi, ale kiedyś to było. Sam niestety nie załapałem się na te bionikle, ale bardzo bym chciał. Tylko nie rzucaj nimi w siostrę! Kosmiczny smak. Nie ma chyba osoby, która nie zna tej reklamy. Jest to jedna z chyba najlepiej zarchiwizowanych starych reklam i jeden z pierwszych polskich filmów na YouTubie. Mianowicie reklama Starfood. Same chrupki Starfood już odeszły w niepamięć, ale sama reklama jest dalej dobrze wspominana przez wielu ludzi i jest dość, muszę przyznać, nieintencjonalnie zabawna. Od tej losowej babci, która siedzi pomiędzy dziećmi, do tego hasełka. Już musisz zajadać choćby szpęk. Przez tego faceta drącego się genialne! Genialne! Ta reklama to istny klasyk. Klasyk ze wszystkich, no powiedzmy, złych powodów. To co mnie jednak najbardziej dziwi, to to, że
oni nie śpiewają tam star, 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 tylko snap, snap, snap. Posłuchajcie. Snap, snap, snap. Nie do końca wiem dlaczego, ale w tej reklamie śpiewają zamiast star, 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 śpiewają snap, 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 star, star, star. I nie wiem czemu. Skąd to się wzięło? Czemu? Dlaczego? Nie wiem, ale... Genialne! Genialne! Po tym zobaczcie te szalone nazwy smaków. Dziś. Hesse. To ser. Nacz. Orzechy. Pizza. Tomato. Magic. Orzechy. Ser rozumiem, orzechy też. Pizza, pomidor, ale... Czym jest Magic? To Magic! Ta reklama tak się źle zestarzała, że aż zestarzała się dobrze. Co mogę powiedzieć poza... Genialne! Genialne! Snak, snak, snak. Wylądował już kosmiczny smak. Star, star, star. To jest gwiezdny kropków czar. O rany, pozew już leci. Nie, nie dla mnie, dla tej lalki. Dlaczego? Ponieważ jest to lalka, która od pierwszej sekundy była złym pomysłem. Zobaczcie sami. Tak, to lalka, która je, ale nie je z butelki, tylko je takie plastikowe jedzenie. A robi to za pomocą ruchomej buzi. I wiecie chyba, co się stało, prawda? Jakiś dzieciak wsadził do tego włosy i musiało... wyrwało prawie mu włosy i... to był zły pomysł od samego początku, zobaczcie na to! Zresztą, kto chciałby mieć takie coś w domu, to jest kurwa straszne. Już zwykłe lalki bobasy mnie brzydzą, a to... to jest już... Jeszcze możecie zjeść. Cabbage Patch Kids Snack Time Kit comes with all the flavor you see here. Eat sold separately, batteries not included. Room it out! Come on, people! Okej, obiecuję, to ostatni resek na tym kanale, pojawia się świat według Ludwiczka, ale... musicie zobaczyć, jak reklamowano go w Ameryce na Fox Kids. U nas Jetix nie miał zbytnio żadnych specjalizowanych reklam na temat Ludwiczka, przynajmniej o tyle mi wiadomo, ale w Ameryce Fox Kids miało i... jedna z nich jest w miarę normalna, a druga jest o Andym Andersonie i ma chyba najbardziej przerażającą maskotkę, jaką mogłem sobie wyobrazić. Tak, dobrze widzicie, to jest pierdolone chodzące logo świata według Ludwiczka z nogami Andy'ego. Nie wiem szczerze, co jest straszniejsze, czy to chodzące logo, czy pierdolony latający Andy i jego głowa z reklamy makaronu świat według Ludwiczka. Dobra, wątpię, czy cokolwiek jeszcze przebije te przerażające nogi. Więc myślę, że już chyba dzisiaj skończymy ten odcinek, oceniamy reklamy. Pewny jestem, że wam się podobał ten odcinek, bo wy bardzo lubicie tę serię. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie, możecie dać mi propozycję reklam i cześć. Czy widzieliście kiedyś absolutny brak kreatywności? I nie mówię tutaj o tych wszystkich bezdusznych reklamach, gdzie produkt cały czas się obraca, a w tle leci jakieś p e e e p e e e. A o reklamach, w których parodia jest tak płytka, że nie jest w ogóle śmieszna i cringe'owa. I mamy tutaj przykładowo reklamy Zupek Knor, które kiedyś reklamowały się czymś, co nazywa się przygodożercy. A całą tą kampanię reklamowały takie śmieszne postacie jak... Kobieta, kociak, pon... Brydzia, pląs... Superman! Gdzie jest tutaj żart? Ta parodia nic nie wnosi do tego, co parodiuje. Nie jest w jakiś sposób zabawna, tylko przekręca nieco nazwę postaci, jaką parodiuje. To tak jakbym ja zrobił reklamę, gdzie jest postać, która wygląda jak Darth Vader i nazwałbym ją... Darth Vader. Inne parodie na potrzeby reklam, takie jak Count Chocula parodujący Drakulę, jeszcze coś robią, a to... Kobieta kot, ale zmieniliśmy jej nazwę na kobieta kociak. Albo Superman, łapiecie, bo zupa i Superman. Albo Lala Soft. Lala Soft, bo wiecie, seksik. W jednej z tych reklam żartem jest to, że hrabia Dracula jest nazywany Hrabia Dracula. Ja nie żartuję. Hrabia Dracula ponownie sięga po Diabolo Pomidoro. Całe szczęście potem Nudle Knor robiły śmieszniejsze reklamy, a potem znowu przeszły do bezduszności. Teraz już nie będziesz oglądać zabawnych nazw zupek.
masz oglądać generyczne nazwy zupek. Ale na szczęście nigdy nie dotarło to do poziomu cringe'u, jaki prezentowały reklamy przygodożerców. Następna reklama. Co mu jest? Makaron wciąga. Makaron wciąga. Więcej na www.knornudle.pl. We love you, subs! Quiznos subs. Od czego by tu zacząć? Reklamujecie kanapki sub starą parodią z internetu Sponge Monkeys. Parodią, która była najwidoczniej aż taka popularna, że zdecydowano się umieścić te obrzydliwe stworzenia w tej reklamie. I nie dość, że są obrzydliwe, to jeszcze śpiewają tymi pięknymi głosami. Wyobraźcie sobie, co by było, jakby jakaś polska firma próbowała wstawić jeden ze swoich starych, obleśnych memów do reklamy swojego produktu, który ma docelowo być jedzony. Hej dzieciaki, pamiętacie może stary kolezy meme film Stary Żurek Pierdzi? Teraz stary żurek poleca nasze pyszne ciasto! Kiedy firmy się nauczą, że coś co sprawdza się dobrze jako śmieszny film na 5 minut nie będzie dobry do reklamy? Kto wpadł na ten pomysł, nie chcę wiedzieć, nie wiem i szczerze im dłużej patrzę na te Sponge Monkeys, to tym bardziej mam ochotę odczępać sobie głowę. Nie wiem, co znaczy odczępać, ale właśnie wymyśliłem to słowo, ponieważ mój mózg nie jest w stanie zrozumieć tego, kto wpadł na ten pomysł. Sponge Monkeys! Quiznos. Toast. El sol sale para todos. El sunrise a vosotros. Jeśli myślicie, że reklamy japońskie są tymi najśmieszniejszymi na świecie, to nigdy nie widzieliście reklam latynoamerykańskich. Od dziwacznej reklamy Garfield i przyjaciele, w której Garfield chyba zjada Johna. Garfield! Garfield! Przez tańczące, świecące dupą słońce po reklamę kanapkarni, która jest chyba najśmieszniejszą reklamą kanapkarni, jaką w życiu widziałem. Pewnie się zastanawiacie, co jest takiego śmiesznego w reklamie jakiegoś pubu, w którym jakiś Carl i Juan sprzedają jakieś kanapki. Ta reklama wygląda tak. Un lugar distinto para tu paladar. Lo encontrás muy cerca tuyo. Crustáceo Cascarudo. Sandwichería. Ja tego nie zmyśliłem. To miejsce naprawdę istnieje. Nazywa się Crustáceo Cascarudo i jest podróbką kurwa tłustego kraba ze SpongeBoba i sprzedaje własne kraboburgery. Tak, w Argentynie raczej prawo autorskie może skoczyć na snaka zmierzaka. I mamy takie rzeczy jak Crustáceo Cascarudo. Crustáceo Cascarudo, sandwicheria. Więc tak, następnym razem jak ktoś wam powie, że japońskie reklamy są najśmieszniejsze, to pamiętajcie o tym. Crustáceo Cascarudo, sandwicheria. Ej, dziewczyny, widziałyście tych południowców? Raczej od razu gorąco się zrobiło. Czy macie te reklamy, które wydają wam się okej, poza jednym detalem, który doprowadza was do szewskiej pasji? Ja mam tak z reklamą Berlinki Ostre Smaki. Niby normalna reklama z parówkami gadającymi o paprykach, że ha 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 ha, parówki to są dziewczyny, a papryki to są ich chłopaki. I nagle mamy ten tekst. To pepperoni, chili i jalapeno. Pepperoni, chili i jalapeno. To tak jakby powiedzieć Doberman, pies, chihuahua. Albo lepiej, Fiat, samochód, Toyota. Czemu nie mogliście wziąć jakiejś, nie wiem, innej papryki typu, nie wiem, pimento albo, nie wiem, habanero, a zamiast tego macie chili, to mnie tak denerwuje. Peroni, chili i jalapeno. Berlinki, na drugi raz weźcie, zróbcie normalną, kurwa, reklamę z normalnymi nazwami, kurwa, papryk. Chili. Spróbuj i wybierz swój ulubiony smak. Peperoni, chili i jalapeno. Są parówki i są berlinki. Dobrze, panie Zdaku. Wiedzieliście, że twórca Władców Much Bartek Kędzierski robił też reklamy? Jedną z reklam, które robił, była seria reklam Zaufajne Drogi, gdzie dwie postacie w samochodzie rozmawiają o bezpieczeństwie drogowym w ciekawy sposób. Co się tak rzucasz? Miałem piękny sen. Pewną cechą tych reklam, która przeszkadza mi trochę w ich pełnym oglądaniu, jest to, że używają bardzo dużo tego kierowcowego żargonu. No za kaszlaka! Łykniemy go! Zwariowałeś? Kaszel zawsze daje w lewo i to bez migacza! What? What the fuck? Oczywiście jest to zabieg bardzo dobry, ponieważ jest to reklama kierowana głównie dla kierowców samochodowych, ale ja tego nie rozumiem! Czekajmy, czy oglądam jakiś dorosły człowiek, który potrafi kierować samochodem i wyjaśni mi, co w ogóle to wszystko oznacza.
Śmieszności dodaje to, że te dwie postacie brzmią dokładnie tak, jak Czesio i Janusiak ze Władców Mógł. Są śmieszniejsze, takie jak na przykład ta o znakach, ale są też takie jak... kał! Patrz, jaki kał! Widzę! Wleczesz się tym parabuchem jak jakiś ciupas! No weź się łyknij! Powiecie... kubka! O kurwę, chodzi z tymi krowami, one są przerażające. Ale pomimo wszystko są to dość ciekawe reklamy. Tylko że czasami są kurwa straszne. Podsumowując, fajne. Znaki zmiennej treści dostosowują się do sytuacji na drodze, żeby nawet trąby jeździły komfortowo i bezpiecznie. Więcej na drogizaufania.pl. Zrobią wszystko, byś nie odkrył tajemnicy i nie poznał smaku prawdy. Czas na reklamę z mojej młodości. I zgadnijcie, co reklamuję. Każdego dnia staramy się odkryć tajemnicę. Zrobią wszystko, byś nie odkrył tajemnicy i nie poznał smaku prawdy. Znikają wszyscy, którzy chcieli spróbować. Może jakiś film animowany? Nie. Przedstawienie teatralne? Nie. Może to jest kampania społeczna o prywatności w internecie? Nie. To jest reklama cukierków Mentos. Swego czasu Mentos prowadził kampanię, w której musiałeś odgadnąć smak, jaki mają Mentosy o nazwie Mentos Enigma. I tylko ja uważałem jako dziecko, że to jest po prostu głupie. I choć była akcja typu odgadnij smak, zawsze zastanawiałem się, czy tak trudno ludziom z reklamy po prostu zobaczyć skład i sprawdzić, co tam pisze. Jeżeli mieliście te Mentosy albo inne produkty z promocji typu odgadnij smak, to powiedzcie mi, czy było jakieś zabezpieczenie przed tego typu oszukiwaniem? Reklama spotkała się nawet ze skargą do rady reklamy za to, że wystraszyło się jej dziecko. Mi osobiście, jak byłem mały, to skojarzyła się raczej z tematem Acta, które wtedy było modne, bo ta maska strasznie przypominała mi maskę Guya Fawkesa, przez co myślałem, że to kolejna kampania przeciwko Acta. Reklamom z maską w telewizji i internecie towarzyszyły też inne filmy stylizowane na nagrania z kamery, gdzie ludzie, którzy zjedli te Mentosy, byli łapani przez jakichś ludzi. Moim zdaniem w podsumowaniu reklama jest naprawdę fajna i dzięki swojej prezentacji oraz stylizacji na coś zakazanego i nielegalnego, jak dla mnie na pewno należy do panteonu lepszych kampanii typu Zgadnij smak. Spróbuj, jak smakuje zakazany smak. Mentos Enigma. Cześć, fajne słuchawki. Pewnie myślicie, że irytujące reklamy telefonii komórkowych to nowy wynalazek. Otóż nie. Kiedyś Plus miał jedną z najbardziej irytujących reklam muzycznych. Posłuchajcie sami. Zjawiskowy multimedialny Samsung Galaxy S2. Czy mi go wyprzedasz? Wyprzedam. Dasz? Tam. A ten supermodny smartfon? Wyprzedasz? Dasz? Wyprzedam. Dasz? Dam. Nie wiem czemu, ale w tej reklamie jest coś, co mnie, jak i wielu ludzi, irytowało. Nie wiem, czy jest to ten montaż, czy ta aktorka bez brwi, nie wiem kto to jest. Czy po prostu ta irytująca intonacja w jej głosie. A ten supermodny smartfon? Myślę, że chyba nareszcie znaleźliśmy w kwestii irytującego głosu konkurencję dla kobiety z reklamy Zenella Med. Ta reklama każdego irytowała i pamiętam, że ja, jak i niektórzy inni ludzie, często wyłączaliśmy telewizor, kiedy leciała w telewizji. W tej reklamie wszystko irytuje. Od muzyki, przez aktorkę, przez te efekty, wszystko. Więc nie martwcie się, irytujące reklamy telefonii to nie jest nowa rzecz. Teraz tylko 149 zł. Plus. Dulcosoft Junior prezentuje. Co to jest kupa? Ktoś uznał, że cudnym pomysłem będzie stworzenie reklamy leku na zaparcia, gdzie dzieci mówią o kupie. Kupa nie może wejść. Przyznam, że ta reklama pozostawiła mnie w lekkim rozstaju mentalnym, ponieważ z jednej strony żenuje mnie taki infantylny humor, a z drugiej wolę już taką reklamę niż kolejnego wycinankowego gniota w stylu kiedy ból uderza. Super Smrodolacto Med, najlepszy lek. I tutaj nachodzi mnie dylemat. Czy lepsza jest reklama unikalna, ale zła, czy reklama generyczna i bezduszna, o której nie można nic powiedzieć? Co jest większym złem? Chuj, już lepsza, żenująca reklama, żenująca na tym, że boomerzy będą przez kilka minut śmiać się, że haha, dziecko powiedziało kupa, niż kolejną generyczną reklamę. Szkoda tylko, że gdybym puścił to komuś bez kontekstu, to myślałby, że to jest jakaś parodia tego, jak rzekomo telewizja ogłupia ludzi, nie? Co mogę powiedzieć poza... co to jest kupa?
Ulcosoft Junior. Łagodne wsparcie na dziecięce zaparcie. Nie zmienia smaku ulubionego napoju. Szukaj również w aptekach online. Okej, tą reklamę wielu z was chciało, żebym zrecenzował. Nie do końca wiem czemu. Jak dla mnie to normalna reklama ketchupu. A ja pierdolę! Następna reklama. Kotlin. Zmienia jedzenie na lepsze. Nowe bananki, baby bananki. Zabawki do zbierania dla dziewczynek to istna kopalnia. Mamy te nieśmiertelne Lidl's Pet Shop, smoki w jajkach, syrenki, muszelki, motyle, ale mnie najbardziej urzekły bananki baby, czyli banany ze zwierzętami w środku. Dobrze pamiętam, jak swego czasu kreskówki dla chłopców jako przeciwieństwo tych dobrych zabawek dawały jak najbardziej irracjonalne i absurdalne zabawki dla dziewczynek i zdaje mi się, że coraz bardziej się do nich zbliżamy. Powiedziałbym, że dziewczyny w moich czasach miały normalne zabawki, ale w moich czasach dziewczynki miały, kurwa, podróbki Ferbiego, które rodziły jajka o pięknym nazwie Pani Bulba. Nie Pani Bulba, tylko Pani Bulba. I miśki, które śmierdziały jak perfumy. Nie wiem jak wam, ale moim zdaniem jest nieco fajnie, że teraz zabawki dla dziewczynek to coś więcej niż tylko lalka Bobas. To jest fajna rzecz, tylko że mnie zawsze śmieszą ich reklamy, bo zanadto je interpretuję. Figurki zwierzaczków do pokochania. Cała kolekcja jest do zebrania i do noszenia i wymieniania. Chwila, najpierw w reklamie mówicie, że te zwierzęta są do kochania, a potem się nimi wymieniacie? O, albo te robienie z zabawek akcesoriów mody. Wiecie, co się u nas w szkole robiło z zabawkami na tak dużym widoku i to nieprzytwierdzonymi do plecaka czy do czegoś innego? Wystarczy powiedzieć, że następnego dnia do szkoły nalot robili rodzice, bo Karolince ukradli. I w mordę, może czasy się zmieniły bardziej niż myślałem, nie wiem. Czasami jednak kocham nowe rzeczy. Bananki niespodzianki. Bananki pachnące niespodzianki z akcesoriami do opieki i ozdabiania. Zabawki z EP, wielka frajda. And I say to you, my brothers and sisters. Wiecie natomiast, co powinno być tak jak kiedyś? Reklamy gier komputerowych. Teraz większość reklam gier to pokaz gameplayu plus scenki na silniku gry i tak dalej. A te reklamy, które nie są takimi, to są reklamy gier mobilnych, których nie będę poruszał, bo są szkodliwe dla zdrowia. Kiedyś reklamy gier były znacznie bardziej kreatywne reklamy. Przykładem niech będzie ta reklama Duma. W tej reklamie wykorzystywano demoniczny temat gry, żeby przedstawić, że mówi o niej pastor w kościele, opisując to, co spotkamy w grze. Nie wiem jak dla was, ale mi tego typu podejście do reklam gier bardzo pasuje. Chciałbym, żeby dzisiaj też produkowano takie reklamy gier co kiedyś, bo o ile pokazywanie samego gameplayu i cutscenek może być szczere, to nie jest zbyt kreatywne w mojej skromnej opinii. Naprawdę fajna reklama, bardzo ją lubię. Doom for the 64-bit Jaguar, the best Doom ever. Chcecie zobaczyć najlepszą, a jednocześnie najbardziej perfidną strategię marketingową zabawek, jaką widziałem? Poznajcie Little Lost and Founds. Gimikiem tych zabawek jest to, że były to bezdomne małe zwierzątka, które przyjmujemy do domu i którymi się opiekujemy. Dzisiaj podobny koncept wykorzystują pluszaki z Krafalafs, ale te są znacznie smutniejsze. Reklama i opisy na tyle pudełek były naprawdę smutne do tego stopnia, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić dziecka, które nie kupiłoby tego po zobaczeniu tej reklamy. Reklama jest świetnie nakręcona i świetnie komponuje się to wszystko. I zobaczcie, te zabawki mają nawet funkcję płakania, czy to ze smutku, czy ze szczęścia. Ktokolwiek to zrobił, wiedział co robi i wiedział jak zrobić zabawkę tak smutną, że po prostu aż chce się ją kupić z współczucia. Może i nieco manipulanckie, ale przyznajcie, to jest genialna strategia na zarobienie pieniędzy. Dry their real tears and give them their bottles, love of lost and found, each sold separately from Galoob. A
oj, coś za dużo było wholesome zabawek w tym odcinku, co nie? Poznajcie Pupsi Slime Unicorn, czyli lalki jednorożce, które robią kupę z szlamem. Robią kupę z szlamem. I o ile reklama Decoflor z kupą nie była obrzydliwa, to koncept kupy szlamu mnie po prostu brzydzi. Ale jeżeli myślicie, że to jest najgorsza zabawka z kupą, to nie widzieliście jeszcze Hungries. The Hungries! Over 35 slimes to make. Just pour in the mix, shake, shake, shake and eww! Jak kiedyś mówiłem już w serii, nie jestem pewien skąd się obzdurało tym wszystkim twórcom zabawek, że chłopcy chcą się bawić czymś obrzydliwym, w tym wypadku kupą, ale tutaj już dochodzimy do takiego momentu, w którym te zabawki są nawet już nie śmiesznie obrzydliwe, tylko po prostu obrzydliwe. Czy możemy wyłączyć tą reklamę? Pójdźcie po rozum do głowy, a nie po kupę do dupy. Drodzy twórcy zabawek. Now you can collect your favorite movie heroes.